Siema wszystkim. Dawno mnie nie było na YouTubie, więc postanowiłem sobie wrzucić taki filmik. Jak widzicie, dwa kaski. Jeden, w którym jeździłem bardzo, bardzo długo jeździłem. Jest to iRock, bodajże Terminator. Przejeździłem z nim bodajże prawie 5 lat. Wszystko pięknie, fajnie, no ale w końcu było trzeba zmienić kask na coś innego. Brałem pod uwagę Lita, brałem pod uwagę Akerbisa Carbon, ale ostatecznie, jak to w życiu wynika, mój taki dalszy kolega się odezwał, mówi mi: słuchaj, mam iRocha nowego 2.3, interesuje cię? No i tak gadka szmatka, kilka słów z nim zamieniłem, no i decyzja padła. Weź stary, wysyłaj. I powiem wam tak. Różne są opinie na temat iRochów i innych kasków. No tutaj ten kask kupiłem za bardzo fajne pieniądze. Naprawdę przeglądając aukcje na Allegro, OLX i tym podobne serwisy gdzieś na Facebooku, nie byłem w stanie znaleźć w takiej cenie tego kasku. Naprawdę, bo poniżej 1600 zł go kupiłem, więc nie ma co ukrywać. Naprawdę kwota rewelacyjna. Już jest, tak jak widzicie, już jest troszkę brudny ten kask. Ślady błota posiada. Jeździłem w nim. Więc powiem szczerze, naprawdę bardzo fajny kask. Ale do czego zmierzam? Zawsze byłem zwolennikiem, że drugie kaski, bo z tego co przeglądałem na aukcjach, no to nawet i po 2600 zł są te Aviatory 2.3, więc naprawdę ceny są kosmos. I nie byłem zwolennikiem kupowania drogich kasków, ale dlatego, że się po prostu trafił w takiej cenie, a nawet tutaj widzicie, go nie umyłem, trafił się w takiej cenie, wziąłem go i naprawdę powiem wam, że nie żałuję. Może nie jakoś, ale użytkowność tego kasku, jazda w nim naprawdę sprawia przyjemność. W ogóle tego kasku nie czuję na głowie. Wentylacja jest mega. W porównaniu do tego, co miałem, to tu po prostu mi łepetyna parowała, gotowało ją. No, była tragedia i ten kask mi latał troszkę na lewo, na prawo, ale może też przez to, że ten kask mam XL, a tego już wziąłem LK. Tak, LK. Więc może też przez to, ale jeżeli chodzi o komfort jazdy w drugim kasku, naprawdę powiem wam, że nieporównywalny. I bardzo polecam wydać więcej na kask, bo to jest jednak taka część ubioru, w której musimy się naprawdę czuć dobrze, a nie, że nam będzie gdzieś tam latało na głowie, bo też rozmawiałem z różnymi tam znajomymi, a przymierzali u mnie, bo ja mam XL, bo dwa razy XL. Okej, zgadza się, ja też tak do tego podchodziłem, bo ubrałem ten kask, bo on fajnie mi siedzi, fajnie mi się go ściąga, ale nie o to chodzi, żeby mi się go fajnie ściągało, tylko żeby on był dopasowany do głowy. Ja też powiem szczerze, ja popełniłem taki błąd kupowając ten kask, bo też miałem kupować LK, ale LK źle mi się ubierało, ciężko mi się ściągało, gdzieś mi tam troszkę, można powiedzieć, uwierało i wziąłem XL-kę, bo jest lepszy komfort. Gówno, prawda, panowie? Lepiej, żeby ten kask faktycznie naszedł ciasno, bo ja to teraz widzę po sobie. Kupiłem ten kask i przysłał mi ten znajomy kask i mówię: kurczę, no będzie chyba za mały. No ale patrzę, mierzę obwód głowy, no mieszczę się w tej LC. No ale ciężko mi ściąga, gdzieś mnie tam po uszach ciągnie, rwie. Myślę sobie, no będzie dupa, no i trudno. No ale dobra, wyjechałem do lasu. Ja o tym w ogóle zapomniałem, że on jest ciężko, stoi w ogóle praktycznie, jak ściągam kask i jeździmy gdzieś w ciężkim terenie, potoki, niepotoki, gdzie faktycznie człowiek się męczy, jestem spocony jak świnia. Ściągam ten kask, żeby po prostu, wiecie, taka ulga, odetchnąć. Ale tu tego nie musiałem robić w tym kasku, bo naprawdę wentylacja jest świetna i tego kasku nie czuję, ale co zauważyłem, gdzieś tam po prostu zaliczyłem glebę, ten kask mi nie goni na głowie. Lecę z tym kaskiem, kask jest sztywno,
Powiem wam, rewelacja, więc jeżeli będziecie kupowali kaski, bo teraz powiem szczerze, z tego co widzę po necie, bardzo fajne się promocje robią na różne rzeczy, kaski, nie kaski, ale naprawdę patrzcie na te numerowanie tych kasków, na obwód głowy. Nie kupujcie większe, bo mi się lepiej ściąga. Nie, nie róbcie tego. Nie róbcie tego błędu, co ja. Patrzcie na obwód głowy, jeżeli wasz obwód głowy mieści się w L-ce, ale bierzecie ten kask, on dość twardo wam zachodzi, ciężko wam schodzi, ale ten kask naprawdę on się po jednej jeździe, może po dwóch się dopasuje, bo to chodzi o to, żeby było bezpiecznie, ale tak jak mówię, żeby ten kask wam nie latał po tej głowie na lewo, na prawo. Ja jechałem, pamiętam, w potoku w tym moim kasku. Może gdzieś tam na filmiku widzicie, fajnie, ale gdzieś mi tam podrzuciło mnie na kamieniu, gdzieś ten kask delikatnie łapię za tą szczękę, delikatnie przestawiam ten kask i jadę dalej. No i tak nie mogę się zająć jazdą, nie mogę trzymać kierownicy, bo cały czas też myślę o tym kasku, że on mi po prostu lata tak. Nawet pamiętam taką kwestię z zawodu, gdzieś jechałem na zawodach i gogle. Gogle mi po prostu opadały na nos, że po prostu końcówkę nosa mi ściskało, nie mogłem oddychać. I podnoszę te gogle, już ta ręka schodzi z tej kierownicy, podnoszę to, te gogle do góry, żeby po prostu je poprawić, żeby się nie dusić. A tutaj już byłem, bodajże byłem już na zawodach właśnie w tym kasku, w Tillmanowej. Nie pamiętam, czy byłem, czy nie byłem, już nie pamiętam, kurczę. Ale po prostu jeżdżę i nie mam to po prostu takiego problemu, że nie wiem, gogle mi parują, a w goglach tych samych jeszcze. Że po prostu poprawiam te gogle, bo mi spadają na nos, zatykają mi po prostu dziurki w nosie, że mi się ciężko oddycha. Nie mam po prostu takich problemów. I powiem wam, że naprawdę kupując kask, bierzcie naprawdę, patrzcie na tą rozmiarówkę, a nie, że kupujecie, bo też ostatnio był tutaj mój znajomy i przymierzał kask, a mówi nie, albo mi ciężko wchodzi, ja muszę mieć XL-kę. Ja mówię, słuchaj, że ale... No nie może być tak, a jaki masz w głowie? No i pokazuje mi tam, patrzę na neto, no mówię, ty się spokojnie mieścisz w LC, jeszcze masz 2 cm luzu. Nie, bo mi się źle ściąga. No i właśnie, to podchodzimy do tego, że ubieramy, ma nam fajnie leciutko wnaś i ma nam fajnie leciutko zejść, ale my nie patrzymy pod tym względem, że podczas jazdy ten kask musi być dopasowany do głowy, musi być sztywno, ma być zapięty, on musi fajnie przywierać do głowy, żeby nie było właśnie możliwości, że nam lata lewo, prawo i dobra jest, łapię za szczękę, przesuwam go, o dobra jest, jadę dalej. Nie, tak nie może być. I ja to teraz powiem szczerze, widzę, chociaż jestem już, można powiedzieć, stary baran, bo też jeżdżę na, bardzo długo jeżdżę na motocyklu, a już tak faktycznie jeżdżę od 2013, że po prostu już od 2013 już nie ma tak, że jest jakiś duży przestrzeń, bo cały czas w garażu od 2013 jest jakiś motor i cały czas jeżdżę i tam też mam kask HJC, który też jest po prostu dużo większy, ale zostawiłem sobie go na pamiątkę, też jest XL-ka i też była taka sama po prostu kwestia. Więc naprawdę, jak przymierzacie te, jeszcze raz powiem wam, kaski, naprawdę patrzcie na rozmiarówkę i przymierzajcie. Ja kupiłem tutaj tego Aviatora 2-3, jak się nie mylę, już popatrzymy, czy 2-3. Tak, 2-3 i jeleczka. Powiem wam, dla mnie, jeżeli chodzi o kask, naprawdę kosa, jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Pozdrawiam tego gościa z Facebooka, bo handluję na Facebooku, nie będę mówił głośno kto, bo może sobie tego nie życzy, ale naprawdę już którąś rzecz od niego kupiłem, jest bardzo słowny, zawsze gdy przelew robiłem, towar przychodził, żadnego problemu, będzie chciał, to go po prostu wspomnę o nim w następnym filmie. Także naprawdę wam polecam ten kask, ja jestem bardzo z niego zadowolony, chociaż tak jak mówię, miałem już po prostu kupować Lita, ale 7,5 bodajże Lita miałem kupować, bo tam też fajna promocja była na niego, ale w końcu sobie myślę, jak mi proponuje taki kask za takie pieniądze, biorę. I co wam jeszcze mogę powiedzieć, że teraz jak też tak przyglądam Facebooka, internet, zrobiły się też promocje na buty, na Lity. Ja sam po prostu nie wiem, czy jeszcze nie kupię jednego kompletu, bo już widzę, że nawet można kupić po 799, już tam chłopaki sprzedają, więc naprawdę myślę, że jest kwestia do przemyślenia tych butów. Co wam mogę powiedzieć? Jak widzicie również, moja piękna Beata jest rozmontowana, nie ma zawieszenia, dokładnie
wczoraj wieczór jeszcze wyciągam zawieszenie, bo akurat mój znajomy wybierał się do oto tego gościa. Tego. Więc wziął mi zawieszenie do serwisu. Serwisu wymiana oleju, sprawdzenie itp., bo to po prostu trzeba zrobić. Teraz dość chwilę na tym motorze nie jeździłem. Od samego początku zrobiłem 63,6 motogodzin. Co wam mogę powiedzieć? Kupiłem nowy akumulator, bo tamtym dziwnym trafem klęknął. Ale to tak z tego co wiem, to tak czasem wypada z tymi akumulatorami, więc kupiłem po prostu litowy. No i co? No i teraz jak mam motor rozebrany, no też będę się chciał po prostu zająć na pewno od razu rozkręceniem kiwaczki. Myślę, że wahacza będzie to trzeba wszystko posmarować. Główkę kierownicy będzie trzeba ściągnąć tak samo tutaj, posmarować, wszystko wyczyścić. Bo jest taki okres trochę zimowy, grudniowy, więc też powiem szczerze, też nie mam za bardzo czasu teraz na jazdę, a jest szansa, więc taki delikatny przegląd trzeba motocykla zrobić, żeby wszystko śmigało jak należy. W międzyczasie Leon zrobi zawieszenie i będziemy składać motor. Myślę, że jakiś filmik też wrzucę z tego, jak rozbieram kiwaczkę, żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda po tych 60, prawie 4 motogodzinach. No, niecałe, 63 motogodzinach, no. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jak posmarujemy. Co tu mogę powiedzieć jeszcze? Poza tym wszystko jest ok, no. Poza tym na motorku latam, nie narzekam. Jedyne co mi się udało zrobić, to złamać klamkę, nie łamkę, jak widzicie. Od hamulca, no udało się. A, jeszcze bardzo ważna rzecz, którą teraz wyczaiłem, ale już po prostu sobie zamówiłem z Stella. Prawdopodobnie na zawodach w kamienicy, jak jeździłem, to ten motor mi po prostu tam spadł z góry. Złamałem tutaj łączenie. Jest to wszystko, siedzi przykręcone, bo to rozkręcałem, skręcałem. Ale wziąłem już po prostu, też zamówiłem tutaj u Leona cały ten tylny tutaj stelaż, więc też będzie wymieniany na nowy. A ten pójdzie sobie na półkę lub zobaczymy, czy się go uda jakoś zregenerować. Bo to powiem szczerze, nawet teraz wyhaczyłem ostatnio, jak wyciągałem zawias. No i co? No i zobaczymy, co tam się dzieje reszta, więc tak jak mówię, coś się na pewno będzie działo. Jakiś filmik fajny wrzucimy, żeby coś się działo, że jestem, nie zapominam o was, a może ktoś się coś nauczy dzięki mnie, więc tak to wszystko wygląda. No i tyle. No to co, moi drodzy, trzymajcie się do następnego filmu. Następny myślę, że weźmiemy się, tak jak mówię, za kiwaczkę i weźmiemy się za wahacz, za to wszystko, przesmarujemy, zobaczymy, jak wszystko wygląda. No i co? No będziemy później składać, żeby jeździć, bo beta musi jeździć. A wy dajcie też również w komentarzu informację, czy smarujecie kiwaczkę, co ile smarujecie. Bo fajnie tak, jak się powymieniamy po prostu informacjami, czy w ogóle ktoś tam zagląda, bo też znam takich, że potrafią zrobić ponad 200 motogodzin na motorze, ani oleju potrafią nie wymienić w silniku, a już nie mówię o smarowaniu. Więc naprawdę różnie ludzie do tego podchodzą. Ja jestem zdania, jak dbasz, tak masz. A jak dbam, jeszcze nie miałem sytuacji, żeby mnie beta zawiodła, naprawdę. Odkąd faktycznie mam nowy motor i sobie dbam i te moto i oleje wymieniam co prawie 10 motogodzin, czasem 9 motogodzin. Nie mam nigdy problemu z motorem, z niczym. Więc pamiętajcie, jak dbacie, tak macie.